Cześć, nazywam się Iwona. Photoshop i jego narzędzia do zaznaczania prostokątnego i eliptycznego. Z filmu dowiesz się jak i do czego ich używać. Adobe Photoshop to potężne narzędzie do edycji grafiki, które oferuje szereg możliwości manipulacji obrazem. Jednym z podstawowych kroków w edycji jest zaznaczenie obszarów, na których chcemy pracować. Narzędzia, o których dziś wspomnę, pozwalają na wybieranie prostokątnych lub eliptycznych obszarów w obrazie. Jest to przydatne szczególnie w przypadku prostych kształtów czy też wycinania fragmentów zdjęcia. Zapraszam. Narzędzia do zaznaczania prostokątnego i eliptycznego są na drugiej pozycji przybornika. Można je wywołać przez kliknięcie na ikonę lub użycie skrótu klawiaturowego M. Rozwijmy podmenu narzędzia, klikając na jego ikonę prawym przyciskiem myszy. Na pierwszej pozycji mamy narzędzie do zaznaczania prostokątnego, na drugiej zaznaczenie eliptyczne, trzecia i czwarta pozycja, czyli zaznaczenie pojedynczych rzędów lub kolumn, jest sporadycznie używana, więc pominiemy ją w naszych rozważaniach. Skrót klawiaturowy do przełączania narzędzi, zaznaczanie prostokątne i eliptyczne to Shift M. Rysujemy zaznaczenie, przeciągając kursorem na fragmencie obrazu, który chcemy zaznaczyć. Wszystko, co jest wewnątrz biegających mrówek, jest zaznaczonym obszarem. Na zewnątrz mamy pola, które będą odcięte. W trakcie przeciągania i kształtowania zaznaczenia można je przesuwać z wciśniętym klawiszem spacja. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji puszczamy spację i możemy dalej zwiększać lub zmniejszać powierzchnię zaznaczenia. Po puszczeniu kursora zaznaczenie jest już gotowe. Jeśli w tym momencie chcemy zmienić położenie zaznaczenia, musimy kliknąć i trzymać wciśnięty lewy przycisk myszy w jego wnętrzu i przesuwać. Klikniemy poza zaznaczonym obszarem, usuniemy zaznaczenie. Do precyzyjnego przesuwania zaznaczenia można użyć strzałek. Z wciśniętym klawiszem Shift przeskok z użyciem strzałek jest większy. A jeśli na tym etapie chcemy zmienić powierzchnię zaznaczenia, wchodzimy w zakładkę Zaznaczenie, Przekształć zaznaczenie i przeciągamy. Gotowe przekształcenie zatwierdzasz klawiszem Enter. Jeśli chcesz zaznaczyć całą warstwę, wchodzisz w zakładkę Zaznaczanie, Wszystko, czyli Ctrl-A. Chcesz usunąć zaznaczenie, Zaznaczanie, Usuń zaznaczanie, czyli Ctrl-D. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz przywrócić usunięte zaznaczenie, wchodzisz w zaznaczanie, zaznacz ponownie lub użyj skrótu Shift-Ctrl-D. Jak wykonać zaznaczenie w kształcie kwadratu koła? Wystarczy, używając odpowiednich narzędzi do zaznaczania, w trakcie przeciągania trzymać wciśnięty klawisz Shift.
teraz koło. Zaznaczony fragment obrazu możemy przenieść na nową warstwę przez kopiowanie. Na przykład skrótem klawiaturowym Ctrl-C kopiujemy wykonane zaznaczenie, tworzymy nową warstwę i wstawiamy tam zaznaczenie skrótem klawiaturowym Ctrl-V. Podobnie kopiujemy na inny dokument projekt. Ctrl-C, Ctrl-V. Kolejny i chyba prostszy sposób to skopiowanie zaznaczenia do nowej warstwy z wykorzystaniem skrótu klawiaturowego Ctrl-J. Nie kopiujemy wtedy całej warstwy, a jedynie zaznaczony prostokąt lub owal. Oczywiście tej metody użyjemy tylko w obrębie jednego dokumentu. Przejdźmy do paska opcji narzędzia zaznaczania. Przyjrzyjmy się tym czterem ikonom. Pierwsza, standardowa, pozwala stworzyć jedno zaznaczenie. Próba stworzenia kolejnego powoduje utratę pierwszego zaznaczenia. Druga ikona to dodawanie zaznaczenia. Wybierając tę opcję, rozszerzamy zaznaczenie o kolejne prostokąty lub elipsy. Mogą to być nie nakładające się na siebie zaznaczenia tworzące odrębne kształty. Mogą też łączyć się w jeden spójny kształt. Trzecia opcja to odejmij od zaznaczenia. Czyli od istniejącego zaznaczenia możemy odjąć obszar kolejnego zaznaczenia. Czwarta możliwość, jaką daje program Photoshop, to wybór części wspólnej zaznaczeń. Trzeba tu wspomnieć o skrótach klawiaturowych. Przeciągając narzędzie zaznaczania z wciśniętym klawiszem Shift, dodajemy kolejne zaznaczenia. Z wciśniętym Alt będziemy odejmować zaznaczone pola. Przy kursorze odpowiednio pokazuje się plus lub minus. Na pasku opcji narzędzia mamy funkcję wtapianie. Standardowo jest to wartość 0. W tym wypadku krawędzie zaznaczenia są ostre. Wykonajmy zaznaczenie, wypełnijmy je dowolnym kolorem, żeby zobrazować efekt. W tym celu użyjemy narzędzia wiadro. Krawędzie są gładkie, ostre. Ustawmy wartość wtapiania na 50 pikseli. Wybieram narzędzie do zaznaczania, wtapianie 50 pikseli. Ponownie wypełnijmy zaznaczenie wybranym kolorem. Widzimy, że przejście między warstwą zaznaczoną a odznaczoną jest miękkie i płynne. Krawędzie w zaznaczeniu prostokątnym są zaokrąglone.
dotarliśmy do stylu zaznaczenia. Z rozwijalnej listy mamy do wyboru trzy pozycje. Zwykłe, stałe proporcje, stały rozmiar. Zwykły, czyli styl, którego używaliśmy do tej pory. Możemy przygotować zaznaczenia o dowolnych proporcjach boków. Stałe proporcje pozwala określić konkretne proporcje zaznaczenia. 1:1 będziemy tworzyć zaznaczenie w postaci kwadratu. Jeśli ustawimy 2:3, to każde kolejne zaznaczenie będzie miało dokładnie te proporcje. Stały rozmiar. Tutaj wstawiamy wartość długości boków zaznaczenia w pikselach. Otrzymany kwadrat ma boki o długości 2000 pikseli każdy. Klikamy w dowolnym miejscu, przesuwamy, ustawiamy zaznaczenie. Zaznaczenie prostokątne może być wykorzystane do kadrowania. Możemy ustawić konkretne proporcje w stylu stałe proporcje. Użyjemy 2:3. Wtapianie 0 pikseli. Przeciągamy zaznaczenie. Ustawiamy je w odpowiedniej pozycji. Teraz przechodzimy do zakładki obraz i wybieramy kadru. Obraz został wykadrowany. Teraz przytnijmy owal. Nie możemy tego wykonać na zablokowanej warstwie tło. Zamieniamy ją więc na zwykłą warstwę. W tym celu klikam dwukrotnie na listwę i jej nazwy. W oknie, które się pojawi, zatwierdzamy OK lub klawiszem Enter. Wykonuję eliptyczne zaznaczenie fragmentu, który chcę mieć w owalu. Odwracam zaznaczenie, aby wyciąć obraz poza kołem. W tym celu wchodzę w zakładkę zaznaczenie, odwrotność lub skrót klawiaturowy Shift Ctrl I. Teraz wycinam zbędne piksele klawiszem Delete. Usuwam zaznaczenie klawiszem Ctrl D. Przechodzę do zakładki Obraz. Przytnij. W oknie, które wyskoczyła, zostawiam oznaczenia takie, jak widzicie. I zatwierdzam OK. Zbędne przezroczyste obszary zostały usunięte. Na koniec wykonamy pocztówkę, wykorzystując nabyte umiejętności. Zaznaczenie eliptyczne. Wciskam Shift i przeciągam, wykonując koło. Kopiuję zaznaczenie do nowej warstwy Ctrl-J. Wracam do warstwy tło i wykonuję zaznaczenie prostokątne. Zaznaczam obiekt. Wchodzę do środka zaznaczenia i przesuwam na odpowiednią pozycję. To zaznaczenie również kopiuję do nowej warstwy Ctrl-J. Mamy teraz dwie warstwy z wyciętymi fragmentami fotografii. Kopiuję warstwę tła Ctrl-J. Na skopiowanej warstwie schodzę z saturacją. Przechodzę do zakładki Obraz, dopasowanie, barwa nasycenie. Suwak nasycenia przesuwam w lewo. Zatwierdzam OK.
Jeśli chcemy zaznaczyć cały obiekt na wybranej warstwie, klikamy z wciśniętym Ctrl na ikonę warstwy. Mamy zaznaczony wcześniej wycięty fragment. Teraz zrobimy wokół niego białą ramkę. Mamy zaznaczenie. Zaznaczanie. Zmień. Rozszerzanie. Rozszerzymy zaznaczenie o 30 pikseli. Teraz obrysujemy zaznaczenie, tworząc ramkę. Przechodzimy do zakładki Edycja. Obrysuj. Szerokość obrysu zostawiam 50 pikseli. Kolor wybieram biały. Podobnie zrobimy z obiektem na kolejnej warstwie. Z wciśniętym Ctrl klikam na ikonę warstwy, tworząc jej zaznaczenie. Powtarzam czynności. Zaznaczenie, zmień, rozszerzanie. Teraz edycja. Obrysuj. Zostawiam ustawienia bez zmian i zatwierdzam OK. Dodamy napis w tym miejscu. Powiększymy. I gotowe. Mam nadzieję, że mój film o pracy z narzędziami do zaznaczania Photoshop był dla Was pomocny. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, zapraszam na mój kanał, gdzie znajdziecie więcej poradników dotyczących edycji fotografii i grafiki. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.